Cześć kochani, na pewno nie możecie doczekać się naszej dzisiejszej nowej rozmowy, a będziemy rozmawiali z Mikołajem o fenomenalnych nowych zmianach podatkowych. Co szykuje nam rząd? Co będzie ciekawego w 2020 roku? Mikołaju, proszę, przedstaw się naszym widzom i opowiedz troszkę o sobie. Dzień dobry, mam na imię Mikołaj, jestem doradcą podatkowym i adwokatem. Obecnie jestem wspólnikiem w kancelarii prawnej HWW Hewel Wymyski Wspólnicy, gdzie zajmujemy się doradzaniem w tych jakże ciekawych tematach związanych z Polskim Ładem i skutkach dla przedsiębiorców, w szczególności młodych z tego płynących. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu i jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Fenomenalnie. Coś słyszałem ostatnio w telewizji, że 18 milionów Polaków nie odczuje żadnej różnicy. Ale Mikołaj, co z resztą? No, Polaków mamy trochę więcej w Polsce. Przepisy, które planuje wprowadzić rząd, no bardzo mocno ingerują jakby w sposób, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Bo jakby to jest po raz pierwszy taka sytuacja, gdzie rząd, można powiedzieć, uderza w osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które jest najwięcej w Polsce. Mamy w Polsce około 2 milionów przedsiębiorców prowadzących biznes w tej formie i każe im płacić proporcjonalnie składkę zdrowotną od dochodu, co tak naprawdę oznacza nowy podatek. Tak, nową daninę. Nową daninę, no już nie pierwszą nową daninę, bo tak mamy też taką tendencję w ostatnich latach, że ustawodawca mówi, że my jesteśmy rządem, który nie podwyższa żadnych podatków. Natomiast wprowadzane są nowe opłaty i daniny. Na przykład w poprzednich latach to była danina solidarnościowa. Ach, tak, tak. Tak, dla niepełnosprawnych, która nie jest podatkiem, bo jest daniną, mimo że jest uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli nomen omen jest tak naprawdę podatkiem. Jest pobierana przez urzędy skarbowe. Jest pobierana według ordynacji podatkowej, ale to nie jest podatek. Tak jak na przykład podatek cukrowy też był inaczej nazywany, prawda? Opłata cukrowa. Opłata cukrowa, takie zmiękczanie. Tak, tak. A prawda, jest, prawda i realne rzeczy są zupełnie inne. Co to znaczy dla nas jako przedsiębiorcy? Znaczy, dla nas znaczy, że ta nowa mowa wiąże się z podwyższeniem jednak obciążeń publiczno-prawnych. No to, że możemy zapłacić więcej składki zdrowotnej, czyli więcej pójdzie teoretycznie na lekarzy, ale z punktu widzenia rządu to jest bardzo ciekawe działanie, które może im pozwolić obniżyć wydatki budżetowe na służbę zdrowia, no bo skoro wszyscy płacą bezpośrednio, to my zmniejszamy pozycje budżetowe. Czyli można powiedzieć, że budżet ma więcej pieniędzy, ma tak jakby po prostu podwyższył podatki. Natomiast sposób okrężny robienia tego powoduje, że no, nikt im nie zarzuci, że podwyższają podatki, bo podatków nie podwyższają. Nie podwyższają, ale tak naprawdę bułka zwykła, która teraz kosztuje 50 groszy, z tego co ja rozmawiałem w piekarni, będzie kosztować 2020 złotówkę. Zwykła prosta bułeczka. Czy to tak się skończy? Znaczy, pamiętajmy, że jakby rzeczywistość tutaj polska prawna, podatkowa nie zna próżni, tak? I wszelkie rzeczy, które uderzają w przedsiębiorców, no bo tak naprawdę oni są adresatem, można powiedzieć, tych obciążających rzeczy. No bo zwróćmy uwagę, że Polski Ład teoretycznie wprowadza pozytywne rzeczy, na przykład zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Do kwoty 30 tysięcy złotych miesięcznie. Więc skok z obecnej parotysięcznej do 30 tysięcznej jest jakby realną, można powiedzieć, materialnym jakby podwyższeniem. Okay. Wprowadza też wyższy pierwszy próg. Natomiast no, przedsiębiorcy od razu muszą te same pieniądze, które zaoszczędzili, oddać zwiększonej składce zdrowotnej, która będzie od tego momentu proporcjonalna. Czyli ten ZUS to już nie będzie taka stała opłata, która tych młodych przedsiębiorców w szczególności gnębiła, którzy nie zarabiali żadnych pieniędzy. Teoretycznie państwo powinno ich wspierać, powiedzieć im, słuchajcie, róbcie biznes, promujemy was, młodzi ludzie, energia. A z drugiej strony zakładali biznes, nagle się okazywało, że mimo że nic nie zarabiali, no to do ZUS-u te pieniądze co miesiąc musieli płacić. Tak. Ale przynajmniej to była stała kwota. Była to określona stała kwota, która w pewnym momencie jakby przestała być mniej ważna, jak zaczęliśmy zarabiać pieniądze. A teraz ta kwota będzie za nami podążała. Czyli w jednym miesiącu mamy tego ZUS-u 1000, w drugim 2000, a nagle się okazuje, że mamy lepszy miesiąc, no to nagle musimy tego ZUS-u 5000 zapłacić. Czyli dostajemy karę tak naprawdę, jeśli chodzi o opłatę ZUS-owską? Znaczy, po prostu mamy nowy podatek, tak? Mhm. I prawda jest też taka, że nie łudźmy się, że to nie wpłynie też na osoby, które nie prowadzą biznesu. No bo te same osoby, które mówią, że a ci przedsiębiorcy to niech mają. Pamiętajmy, że tak jak powiedziałem, rzeczywistość prawno-gospodarcza nie zna próżni. Więc te wszystkie opłaty zostaną przerzucone na konsumentów. Będą droższe rzeczy, będziemy mieli droższe bułki, droższe... Co tam jeszcze możemy? Jagodzianki, wszelkie wszystko, rzeczy. Wszystko, co znajdziemy w piekarni, ale co się stanie? Czy w takim razie obiecują w zamian za to służbę zdrowia, że będzie lepsza, skoro ty zapłacisz danego miesiąca, czego ci bardzo serdecznie życzę? 5000, bo uzyskałeś bardzo duże przychody, to spowoduje, że kolejki będą mniejsze na przykład twoim zdaniem u lekarzy albo będzie więcej karetek? Jak sądzisz? Znaczy system chyba zdrowia oczywiście jakby tłumaczy wszystko brakiem funduszy,
ale wydaje mi się, że problem nie leży do końca w tym, żeby pompować tam coraz większą ilość pieniędzy. Po prostu jakby wadą służby zdrowia jest to, że jest to scentralizowana, biurokratyczna machina i tak naprawdę jeżeli tylko wrzucimy tam więcej pieniędzy, no w sensie inaczej, możemy się łudzić, jeżeli łączymy tylko zwiększeniem budżetu polepszenie jakości służby zdrowia. Oj, to nie jest droga. Czyli to się nie uda. W takim razie musimy sztywno przygotować się jak ludzie do bitwy. Wiemy, że są nowe zasady walki, trzeba będzie się szykować. Zacznijmy może od tych najczęściej otwieranych w Polsce firm, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. Co zrobić? Jak się przygotować do nowego ładu, jeśli masz małą firmkę, pleciesz, koszyki wyklinowe, nawet razem z mamą? Czy to odbije się na przedsiębiorcy? Czy my jako kancelaria widzimy bardzo dużą tendencję do tego, że o ile zmiany w poprzednich latach, one gdzieś tam, no wszyscy wychodzili z założenia, że o, ustawodawca coś zmienia, jakieś białe listy, jakieś zmiany w VAT-ie, no to były dla każdego takie rzeczy na wyższym poziomie. W sensie jakby mnie to nie dotyczy, ja prowadzę mały biznesik. No tutaj mamy po raz pierwszy taką sytuację, gdzie dotyka to wszystkich, bo tak naprawdę każdą najmniejszą panią Jadzie, która sprzedaje bułki, która będzie dotknięta teraz podwyżkami i widzimy, że tendencja jest taka, że nagle pojawiło się wielkie zainteresowanie spółkami. Jakby kwestia spółek już w Polsce była od jakiegoś czasu, w sensie jakby każda osoba, która gdzieś tam się interesowała biznesem, gdzieś spotykała się z kimś, kto mówił, załóż spółkę. Ale spółkę z o.o., mówimy tutaj precyzyjnie. Chodzi mi bardziej o samą konstrukcję spółek, tak? No bo spółka jest jakby z punktu widzenia prawnego odrębnym bytem od nas. I na przykład spółka sama z siebie nie może płacić składek zdrowotnych. Nie może, jakby nie chodzi do szpitala, nie choruje, a jednocześnie z podwiększaniem podatków dla osób fizycznych, dla firm jednoosobowych, widzimy tendencję obniżenia opodatkowania spółek. Na przykład spółki od ostatnich lat mogą płacić niższy podatek dochodowy w wysokości 9%. Jeszcze wcześniej to było do kwoty 1 200 000 zł rocznie, teraz euro, a teraz nagle podwyższyli w zeszłym roku do 2 milionów próg tych 9%. Czyli tak naprawdę nawet już większa firma cały czas jest traktowana w Polsce jako mała spółka, jako spółka może płacić 9% CIT. Spółka nie płaci składek zdrowotnych, w sensie sama z siebie jakby. Spółka nie płaci danin solidarnościowych, bo nie jest uregulowana jako osoba fizyczna, więc tak naprawdę te wszystkie podatki są omijane. Jednocześnie ustawodawca, nawet teraz w Polskim Ładzie, mimo że opodatkowuje działalności gospodarcze, to same spółki dostają preferencje podatkowe. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, że spółki, jak spółka sprzedaje spółkę, to jak gdybyś ty sprzedał swoją firmę jako spółka, to twoją spółkę na przykład posiadam przed siebie, albo biznes, który rozwijasz, to musisz tego zapłacić podatek. Oczywiście. Ale jak już masz spółkę, która ma swoją spółkę, Spółkę córkę i sprzeda tą spółkę córkę, to według Polskiego Ładu to będzie nieopodatkowane. Zero. Ale zysk, jeśli się pojawi, nie będzie opodatkowany? Nie, całe sprzedajesz spółkę za miliony złotych i nie płacisz od tego nic. Witajcie, kochani, dobrze wpadliście w takim razie do naszego Mikołaja. Niesamowite. W takim razie mamy też okazję, oprócz tego, że będą problemy. Tak, czyli to się wiąże z okazjami, przy czym jakby z jednej strony tym Kowalskim dowalają, a z drugiej strony tym spółkom pomagają, można powiedzieć. Tak? I tych preferencji jest więcej. Są preferencje teraz. To, czego się nie mówi na przykład Polskim Ładzie, że Polski Ład przewiduje bardzo dużo ulg. I że to będą ulgi na, jak mamy, zbieramy ulgi inwestycyjne, ulgi na przykład na wchodzenie na zagraniczne rynki. Katalog ulg jest około 10 ich w Polskim Ładzie, które każdy daje jakby materialne oszczędności. I tak naprawdę można powiedzieć, że one są wszystkie trochę wycelowane właśnie w te spółki. Więc kierunek zmian będzie taki, żeby iść w spółki, a w przypadku osób, które chcą te działalności pozostawić, no to z drugiej strony też mamy jakby bardzo dużo rozwoju ryczałtów. Bazowo w Polsce. Tak, bo w Polsce głównie płacimy podatki od dochodu. Jak mamy kogoś, to zazwyczaj albo jest na skali podatkowej, czyli na tych ogólnych zasadach, gdzie płaci 17 albo 32%, albo przychodzi na liniówkę, że płaci 19%, przy czym bez kwoty wolnej. Ryczałty polegają na tym, że płacimy nie podatek od dochodu, tylko płacimy podatek od przychodu, czyli tego, co nam wpłynęło. No i te ryczałty się bardzo mocno rozwinęły. Jeszcze parę lat temu był katalog wyłączeń dla ryczałtu, był bardzo szeroki, znaczy było bardzo dużo podmiotów, które nie było. No i nagle w zeszłym roku rząd usunął te wszystkie ograniczenia. Czyli będzie można więcej firm po prostu prowadzić na ryczałcie. Tak, i rząd zachęca wręcz do tego, żeby ten ryczałt robić. Pewnie spowodowane jest to w tym, że w tym momencie, jeżeli firmy przejdą na te ryczałty, będą płacić podatek od przychodu, nie będą rozliczały praktycznie kosztów, no bo nie potrzebują tych kosztów, no to tak naprawdę organy podatkowe będą miały mniej podatników do badania. No bo, że tak powiem, zmaleje im bardzo pula
miejsc, gdzie takich prawdziwych firm, tak powiedzmy sobie szczerze, no bo mamy w Polsce 2 miliony firm, ale to nie znaczy, że mamy 2 miliony KGHM-ów, 2 miliony takich, że tak powiem, prawdziwych korporacji. Mamy samozatrudnionych, prawda, różnego rodzaju taksówkarzy, kurierów, którzy... Programistów, tak. I tych osób jest bardzo dużo, jakby, którzy niby są firmami, ale nie są. No i jakby rząd, można powiedzieć, trochę zachęca ich do prowadzenia ryczałt. Teraz zresztą nawet będzie w Nowym Polskim Ładzie będą specjalne stawki dla niektórych z wybranych zawodów preferowanych przez rząd. Na przykład programiści będą mogli płacić 12% ryczałtu. Czyli sekundkę, Mikołaju, czyli rząd dobiera się nawet do tego, jakie stawki powinny dane grupy zawodowe płacić? Nie może to działać wolny rynek w tym obszarze? Znaczy, rząd ma pewnego rodzaju branże, które w pewien sposób promuje. W szczególności to są branże innowacyjne i też... Jak patrzymy na to, które zawody dostają preferencyjne stawki, ja mam wrażenie, że to są zawody, które po prostu mogłyby łatwo uciec. Łatwo taki uciec do innego kraju. No taki programista, powiedzmy sobie szczerze, dla niego to nie ma znaczenia, skąd on pracuje. Jak mu powiedzą za dużo, no to on przeprowadzi się na jakieś wyspy. Gdzieś popłynie do jakichś ciepłych krajów. On zabiera swój laptop i to jest cała jego, że tak powiem, cały jego dobytek zawodowy, można powiedzieć. Oczywiście. Który idzie z nim. Preferencyjne stawki dostaną lekarze. No to też wiadomo, że kto robi w Polsce studia medyczne, teraz rząd bardzo się zastanawia. Lekarze na działalności, żeby to uściślić. Tak? Jako wolny zawód, tak? No bo oni są traktowani jednak trochę też jakby, wiadomo, że można gdzieś pracować, ale to jest zasady, tak jak adwokat, no to też jest trochę można taki wolny zawód. No i taki lekarz też jak postanowi, tak naprawdę tego lekarza trudno w Polsce zatrzymać. Skoro on może pojechać chociażby do Anglii, gdzie ma zarobki wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Otwarte ramiona rządu, który chętnie mu też pomoże przy podatkach, prawda? Pomoże mu i zachęca go, żeby przyjechał, tak? I ten poziom życia w Polsce się bardzo dużo możemy poprawić. No, w Polsce teraz mamy bardzo dużo prac nad ustawami, że studia medyczne miały być dofinansowywane, ale jak dofinansują ci, to masz jeszcze tam ileś lat pracować w Polsce jako lekarz, ale wtedy nie musisz zwracać do studia. No i rząd cały czas myśli, że w ten sposób jakoś tych lekarzy, można powiedzieć, zachęci do pobytu w Polsce. Natomiast no, naprawdę musi się postarać, żeby oni po prostu nie uciekli, tak? To z tego, co mówisz, to Nowy Ład nie wydaje się taki straszny. Ma oczywiście swoje problemy, ale powiedz mi, co twoim zdaniem jeszcze do tego wszystkiego zadziałałoby lepiej dla polskiej gospodarki? Znaczy, Polski Ład no, nie adresuje problemów jakby istotnych. Wręcz jest jakby, może same przepisy już nie wchodzą, same konkretne regulacje, ale jest wyrazem takiego trochę chaotycznego niedbalstwa ustawodawczego, tak? Na przykład jest w polskiej zamrażarce, że tak powiem, parlamentarnej od paru lat ustawa na przykład, która ma zmodernizować ordynację podatkową w Polsce. Czyli ma jakby uporządkować pobieranie podatków. Tak, żeby to nie było takie chaotyczne, żeby były jasne zasady gry. I to jest rzecz, która nie jest jakby zachęcana, bo ona nie powoduje natychmiastowego efektu. Natomiast miałaby spowodować to, że ten ład, można powiedzieć, nastąpi ład w pewien sposób w relacjach między urzędami i obywatelami. Natomiast zamiast tego ministerstwa wymyślają na szybko istotne zmiany pakietów ustaw, które jakby punktowo zmieniają jakieś poszczególne rzeczy. Tutaj stawkę zmienimy, tak? Tutaj oskładkujemy wynagrodzenie z powołania członka zarządu. Już niech nie będzie tak, że Polacy wypłacają, unikają pewnego opodatkowania poprzez wynagrodzenie zarządu. Oskładkujmy to ekstra, nie? I tak jakby poszczególne rzeczy się jakby dodaje i to następuje bardzo szybko. Dlatego też Polska jest bardzo z tyłu pod względem jakby tej efektywności podatkowej, tak, stabilności podatkowej. Jesteśmy na seminarium miałem wykład. W rankingu, jeśli chodzi o stabilność. Jesteśmy w przedostatnim miejscu gdzieś tam w rankingach. Za Kuala Lumpur pewnie i daleko. I to powoduje, ale to nie wynika z tego, że mamy wysokie podatki w Polsce, bo podatki mamy w Polsce wręcz pozorom niskie. To czemu? Pożar w burdelu? Gdybyśmy pomyśleli sobie, ile spółka zapłaci codziennie w Polsce podatku? Taka normalna, 9%. 9% CIT-u mamy. No ale 9% CIT-u to jest podatek wręcz niespotykany w Europie pod względem bycia niskim. W Niemczech, jak powiedziemy, mamy 30% CIT-u. Wszędzie, gdziekolwiek idziemy, ten CIT jest wyższy. My mamy niski CIT. Natomiast naszym problemem jest to właśnie, że takie ustawy jak Polski Ład wyskakują z dnia na dzień. Dowiadujemy się, że o, mamy teraz co? Październik, od 1 stycznia cała nasza struktura prowadzenia działalności się wywraca. Przepraszam, ale to nie... Jakie długie będzie wakacje legis? Nie, no od nowego roku nam wchodzą większość przepisów. Czyli zostało tak naprawdę... No jak się... Dwa miesiące. Ale jeszcze ustawa nie została przegłosowana. A właśnie, bo jeszcze Senat. Będzie ciekawie, czyli jeszcze mogą się pojawić modyfikacje o tym, co dzisiaj nam mówisz. Mogą, teoretycznie. Bo jak się do tego wszystkiego w takim razie przygotować? Czy warto się zgłosić do takiej firmy jak twoja, przekazać prośbę o pomoc, czy raczej próbować samemu w internecie pozyskiwać informacje? Co byś zalecał?
Znaczy, no, trzeba wiedzieć, co się zmienia, tak? No, my mamy bardzo duży przypływ telefonów i to widać, że się firmy zainteresowały. W szczególności te jednoosobowe, które jakby nigdy się podatkami nie interesowały. To jest taki często dla nich pierwszy moment, w którym rzeczywiście występują o pomoc i często też jakby wychodzą z założenia, że biura rachunkowe im w tym pomogą, a biura rachunkowe często nie chcą się tym zajmować. W sensie, powiedzmy sobie szczerze, szybkość tych zmian, która następuje, powoduje, że jednak no, promuje się jakby sam z siebie zawód doradcy podatkowego w Polsce, który często nie prowadzi w ogóle biura rachunkowego, który w ogóle nic nie księguje, a jego jedną rolą, jakby, którą świadczy, jest to, że on tym przedsiębiorcom albo księgowym czasami doradza, jak tymi podatkami, jak na te podatki się przygotować, co zrobić. Pamiętajmy, że biura rachunkowe i główną pracą jest księgowanie. Rachunkowość, księgowanie. Księgowanie, składanie zeznań, deklaracji i oni się na tym muszą skupić. W tempie, w którym zmiany rosną, teraz na wykładzie próbowałem zrobić też takie trochę podsumowanie zmian poza Polskim Ładem, bo Polskim Ładzie wszyscy wiedzą, że się zmienia. Czy coś jeszcze? I wyszło mi z tych pozycji z 15-20 pozycji kluczowych dla przedsiębiorcy, które powinien wiedzieć, które się zmieniają w tym roku. Nie tylko z samych zakresu podatków, ale na przykład tego, że wchodzi na przykład ustawa, w sensie jakby jest procedowana ustawa o sygnalistach. Czyli, że w firmach jakby ustawodawca będzie chronić osoby, które będą raportować, że coś, jakieś nieprawidłowości w naszej firmie. Ale przepraszam, żebyśmy dokładnie zrozumieli tutaj prostym językiem, czyli jeśli twój pracownik przyjdzie i nagada, że w firmie dzieje się źle, jest protegowany prawem, tak? Jeżeli tak, ustawa przewiduje, że jeżeli nasz pracownik coś zasygnalizuje, to jeżeli my podejmiemy wobec niego jakieś działania odwetowe, czyli powiemy mu, że... Spolnimy go z pracy na przykład. Tak, to będzie nam groziło do 3 lat więzienia. Witajcie w Polsce w 2022. Tak więc tych zmian jest dużo. Więcej, opowiedz proszę jeszcze. Nie no, zmienia się tych rzeczy dużo. Też jest procedowana, chociażby jeszcze nie ma żadnego projektu, ale miał się pojawić w Polskim Ładzie. Na szczęście się to w końcu nie pojawiło, gdyż jest to jakby wątpliwe konstytucyjnie. Kwestia ewentualnego zastępowania przez inspektorów pracy umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Z urzędu? Z urzędu. Więc dużo rzeczy się odbywa, tego na szczęście nie ma, ale widziałem ostatnio wypowiedź jednego z przedstawicieli rządowych, który mówił, że takie prace nad tym trwają. Z drugiej strony, jak popatrzymy, tutaj w ogóle jest bardzo sprytne działanie strony jakby administracyjnej, bo ja widzę, że już pomijając te podatki, dzieje się to się dzieje od tego roku, ciekawe zjawisko takiego antagonizowania przedsiębiorcy i pracowników. Na przykład w Polskim Ładzie przewidziano bardzo ciekawy przepis, który mówi, że jeżeli, już pomijając to, że jeżeli wprowadzili takie regulacje, że jeżeli mamy nielegalnie kogoś zatrudnionego, czyli jak czarno albo na jakichś umowach takich... Na gębę na przykład. Albo na umowach, które niekoniecznie muszą być umowami pracy, mimo że to jest pracownik, czyli robimy jakieś fikcyjne, inne samozatrudnienia, jakieś zlecenia, tak. To jest pakiet ciekawych rzeczy z tym związanych. Na przykład chociażby kwestia taka, że pomijając to, że nam Urząd Skarbowy może doliczyć dodatkowy podatek za to, w wysokości minimalnego wynagrodzenia, to jeszcze dochodzi rzecz, że wprowadza się taką zasadę, że od tego momentu pracownik nie odpowiada za żadne kwestie związane z optymalizowaniem jego wynagrodzenia. Znaczy, że jeżeli by się okazało, że pracownik dogada się z przedsiębiorcą, że słuchaj, to ty teraz na B2B założysz działalność, fakturka, ryczałcik, 8,5% pyk, ja wrzucam w koszty, mamy super. I normalnie działamy. Tak, to w razie problemów, o ile wcześniej to był wspólny problem, tak? Czyli jakby ja jako pracodawca, ty jako pracownik, razem mieliśmy z tym problem, no bo doszacowywali mi podatek. Ja mówiłem tobie, część składek pracodawcy jest twoja, więc masz mi zwrócić te pieniądze. I gdybym poszedł do sądu, to bym znowu wygrał. Tak, no, że to jest nasz wspólny problem. Tak jest. To teraz to, co się dzieje, to takie sprytne odwracanie tego. To znaczy, że w Polskim Ładzie jest wskazane, że jeżeli pracownik, jeżeli okaże, że pracownik nie pracuje na umowie o pracę, choć powinien, a pracodawca, to wtedy wszelkie konsekwencje ponosi pracodawca. Ale o tym decyduje urzędnik tak naprawdę. Czyli to nie może być nierealne, bo człowiek przecież jest omylny. Urzędnik może być omylny, co wtedy? Sądzimy się z urzędem? Znaczy, kierunek zmiany jest taki, że z jednej strony wszystkie konsekwencje ponosi pracodawca, z drugiej strony, jeżeli robimy nieprawidłowości w tym zakresie, jak pracownik to zgłosi, to nie dość, że on nie ponosi żadnych konsekwencji, to znaczy on jest zwolniony z tych podatków ekstra. Czyli wszystkie te podatki z różnicy wynikającej, że on zapłacił mniej podatku jako przedsiębiorca, bo przecież wystawił ci fakturę na ryczałcie. To zapłacić ja. To musisz przedstawić na ciebie. Albo państwo. Albo państwo, a ten pracownik jeszcze będzie miał zaraz ochronę jako sygnalista, bo przecież zaraportował to. Tak, ale poczekaj, to w takim razie wiemy, że jak jest jakiś upgrade, czy to jest gra, czy to jest program, czy to jest aplikacja mobilna, zawsze pojawiają się błędy. Tutaj na pewno też się pojawią błędy w tym Nowym Ładzie.
Znaczy nie, no luk w samej ustawie jest bardzo dużo, tak? Jakby sama ustawa też, ona, można powiedzieć, ona nie rozwiązuje kompleksowo problemów, tylko atakuje pewne takie znane rozwiązania, można powiedzieć, optymalizacyjne. W sensie jakby najprostszą kwestią optymalizowania podatku dywidendy to sobie zwiększania wynagrodzeń z powołania, tak? No i to są takie pojedyncze uderzenia, które ustawa adresuje. Natomiast chodzi mi bardziej o takie trendy. Trendy, które idą w takim kierunku, że tak jak powiedziałem z pracownikami, ustawodawca nie zabrania teraz, nie mówi, że to jest zakazane. W sensie oczywiście mówi, że to jest, natomiast nie ma takiego przepisu, który mówi, że jak ktoś, nie wiem, zawrze taką umowę, to będzie pójść do więzienia. Tylko jakby stara się stworzyć tak temu pracownikowi zachęty ekonomiczne, że jeżeli on to zgłosi, to jakby w tym momencie można powiedzieć, że to jest taki hak na tego przedsiębiorcę. Czuję komunizm, Mikołaj. Oj, wspaniale. Mikołaju, mógłbym słuchać godzinami o tym Nowym Ładzie. Nie wiedziałem, że aż takie to jest przyjemne. Powiedz nam, gdzie można więcej posłuchać, gdzie można więcej znaleźć ciebie? Czy poza dzisiejszym tutaj naszym skromnym wywiadem można posłuchać więcej na studiach Adbiro, na których prowadzę jeden z przedmiotów na licencjacie. Jest okay. To przedmiot prawo w biznesie, więc jeżeli bylibyście zainteresowani właśnie pogłębianiem wiedzy o prawie podatkowym i w ogóle jakby prawie gospodarczym, wszelkim innym, to jak najbardziej serdecznie zapraszam, gdyż mamy taki cały blog poświęcony temu, żeby tych młodych przedsiębiorców, a także starszych, w zależności od tego, kto jaką ma wiedzę, nauczyć już nawet nie samej wiedzy prawniczej, bo tak naprawdę same kodeksy to prawnicy znają, ale natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak się w tym prawie poruszać, jak reagować na zmiany, jak się, można powiedzieć, przygotowywać mentalnie do tego, co się dzieje. I tak naprawdę trochę, może, żeby nabrać takiego wyczucia, tak? Bo to jest clue jakby zarządzania firmą w Polsce, żebyśmy wiedzieli jakby, gdzie te zagrożenia mogą być i gdzie szukać ewentualnych rozwiązań. Więc wszystkich zachęcam, to jest zresztą same studia polecę, bo naprawdę to jest super inicjatywa. Tak, serdecznie polecamy. W takim razie Mikołaja znajdziecie na uczelni Adbiro. Wam serdecznie dziękujemy za to, że przesłuchaliście nasze nagranie. No i cóż, Mikołaju, twój czas jest cenny. Wielkie dzięki, mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Dzięki. A wam przypominam, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek ciekawe pomysły albo podsumowanie tego, zostawcie łapkę w górę, napiszcie nam komentarz. Być może kolega znajdzie trochę czasu, aby na nie odpowiedzieć. Nieważne, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzięki. Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na Nowy Ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji uczelni Adbiro, klikając w link w opisie tego filmu.